dziękuję, że Państwo zechcieli własną sobotę oddać naszej wspólnej ziemi. Wszystkiego dobrego i... No i jak najmniej worków następnym razem. Blisko 100 osób w trzech różnych lokalizacjach i aż 10 ton śmieci to bilans worka czernichowskiego, akcji Stowarzyszenia Sympatyków Gminy Czernichów Blisko Ludzi, które postanowiło zaktywizować mieszkańców do uprzątnięcia swoich niezwykle cennych przyrodniczo okolic. I choć rąk do pracy nie brakowało, a liczba zebranych śmieci może robić wrażenie, to sporo z nich wciąż zalega na dzikich wysypiskach. Światowy Dzień Ziemi to także dla nas duże zobowiązanie, by każdy z nas mógł zrobić coś dobrego dla naszej planety, dla miejsca, w którym żyjemy, także w najbliższym sąsiedztwie. Jesteśmy dzisiaj w lesie w Czernichowie. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców mam przyjemność zbierać śmieci, aczkolwiek przyjemność to taka, że spotykam się z ludźmi, którzy są zaangażowani w problemy w ochrony środowiska, ale tak naprawdę wielką nieprzyjemnością jest mimo wszystko to, że każda taka akcja pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak wiele osób ciągle jeszcze zostawia śmieci w lesie, wywozi sporej wielkości śmieci zamiast oddać na miejsce składowania. To oczywiście smuci, wiele jeszcze ciągle do zrobienia przed nami, ale najważniejsze jest to, że coraz więcej osób uczestniczy w tego typu akcjach, coraz więcej stowarzyszeń chce brać w tym udział, widzą w tym sens, widzą swój wkład w walce o lepszy świat. Mieszkańcy Czernichowa pokazali jednak, że dbanie o swoją okolicę nie jest im obce, a chętnych do dbania nie brakowało i to zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Udało nam się znaleźć super skarby. Kompot naszej babci, stare opony zużyte. Udało się znaleźć butelkę z mleka, gdy kiedyś jeszcze były takie butelki lane mleko, opony, rury od odkurzacza, całą gamę szkła, całą gamę różnych zakrętek, plastików. Ja bym nie wyrzucił nigdy śmieci do lasu, ponieważ nie chcę zaśmiecać środowiska i nie chcę zaśmiecać tutaj okolicy, bo to jest w ogóle niefajne. Worek Czernichowski to nie tylko szansa na czystą okolicę, bo stowarzyszenie ma też inny, choć także związany z przyrodą cel. To jest po pierwsze faktyczne posprzątanie gminy, zebranie tych śmieci, które już zalegają, a po drugie podnoszenie edukacji wśród mieszkańców, dzieciaków. Bardzo się cieszymy, że przyszło ich aż tyle, ponieważ od najmłodszych pokoleń jednak dobrze jest uczyć tej edukacji ekologicznej, że musimy dbać o naszą przyrodę i taki głównie przyświeca nam cel. W tym roku planujemy zakupić z zebranego złomu materiałów metalowych sadzonki drzew, natomiast w przyszłym roku będziemy jednak zbierać pieniądze na fotopułapki, żeby ograniczyć tą ilość śmieci. Fotopułapki to tylko jeden ze sposobów walki z dzikimi wysypiskami. Najbardziej skutecznym jest jednak przekazywanie dobrych nawyków kolejnym pokoleniom. Dzięki temu jest szansa, że w przyszłości śmieci wylądują nie w lesie, a tam, gdzie ich miejsce, czyli na wysypisku.